No hej, cześć, witajcie, z tej strony ja, Tyt Mati, ostatni w Minecrafcie i jesteśmy na ekstrze, troszeczkę się pozmieniało, tak jak widzę tutaj pomniki zostały przeniesione z Smolaxa i Blackwings, tylko czemu Blackwings lewituje pod, nad wodą? Dobra, nieważne. Ogółem zaraz pójdę pod swój dom, gdzie będę zbierał ludzi do fajnego konkursu na fajny strój na bal przebierańców. Do wygrania są pcułki lub pcułek. Trochę osób jest ze mną na tesie, ale nie chcą się odzywać, bo się boją, że... Nieprawda! A my mamy prawo głosu? No właśnie, plus jeden do tej wypowiedzi. Jestem powietrzem. Jestem powietrzem. I ogółem, jeżeli byście chcieli coś takiego kolejnego na ekstrze zobaczyć, to wbijcie, powiedzmy te 900 łapek w górę, to wymyślimy coś innego na ekstrze. Ja teraz idę pod swój chowany dom. Na ekstrze. Nie, chowanego to ja nie, chowany. Tak, chowany, nawet ja przyjdę. Tak, i czekajcie. O, super, ja tu nagrywam, a tu idzie, super, fajnie. Cieszmy się. Pozdrawiam Smolaxa, który pożyczył ode mnie 4 szaldy. Tyle jest osób. W ogóle Kasze, czy ty masz na dole? Wyszedł. Jak to wyszedł? No nie ma go! Gdzie on poszedł? To nie uciekł. Ma gdzieś pewnie. O nie! On gdzieś poszedł. O nie. Co to Vivi? Co to Vivi, co? Co to Vivi? Nic do Vivi. Number one. Widzę z panową. Ile nie widzisz mnie! Widzę cię. Nie! A takie pytanie, stoisz. Czy ja mam już mieć ten strój, czy jeszcze nie? Możesz mieć, ogółem, o tutaj jest ten, tutaj jest parę osób, czeka już. Oj, jest Oliwkin, o. Nie. A tak zaskoczenia! A wow, okej, okay, to gdzie ja mógłbym tu zrobić jakieś takie ładne stanowiska żuli? Jest trochę osób. A w sumie to u siebie w domu wezmę, zrobię jakiś szybko teraz ładny stoliczek i... Spanowa! Tak? Jaki chcesz komentarz? Niebo! Komentarz niebo, a wam przypniemy serduszko. Dorime! Nie Dorime. Nie Windman, nie Dorime. Nie! Już zaraz będę... Zaraz będę wołać wszystkich. Czy nie musisz wołać, już biegnę. Nie, to nie ja! Bo nie wiem, czy Spanowa chce być w jury, czy nie? Ja chcę! Ale w jakim jury? Ja chcę też być! Ja chcę! Ja chcę być żulem. Co? To nie tutaj, to tam musisz iść prosto, w prawo, prosto. Boże. Ale ja tu chcę stać. Ale nie, bo tu będzie, jeżeli będziemy wołać tak po kolei, będzie ładna kolejka. O Boże. Masz panowa już zajęła miejsce. Tak. O, dzień dobry. Zawołajcie mnie ostatnio, dziękuję. Czy Kasze, czy jest z nami Kasze? No, nie ma go. Duchowo jest, ale słownie nie. No nie, Kasza jest na dole, kurde, mać. W mordę jeża! No nic, może Kasia jeszcze przyjdzie. Czekajcie, czy mam jakieś ładne oksaby? I tak, i mam jeszcze oksingi. Dobra, to czekajcie. Ja tutaj ładnie zrobię stolik. Wiem, nie umiem robić stolika. O, idealny. Wuuu! Jest prosty, tyle się liczymy. Żuli. Mamy świeczki. Mamy świeczki. To znaczy... Jury. Jeszcze, żeby było ładnie oświetlone. O! Zuli! Zapraszam wszystkich pod mój domek. Jak będę w domku, to coś się stanie? Nie biją mnie. Nie do domu, tylko pod dom. Tam, pod ziemię. W zakup się. O tu. Jej. Ktoś mnie porywa. A wow. Czekajcie, tam... Mi się skin nie chce zupdate'ować.
Dobra, czekajcie, my tu szybko zrobimy jeszcze parę rzeczy i wracamy. Kocham cię, już posmarowałem. Dobra, tak, wszyscy, kto chcą brać udział, to niech stoją tutaj, o tutaj, gdzie ja skaczę, o tutaj. Na mnie skaczesz, fajnie. Ja muszę od nowa włączyć Minecraft. Kasze, a ty wiesz, gdzie ja mieszkam? Nie. Ja cię naprowadzę. To ja idę po kaszę, idziemy po kaszę, idziemy po kaszę. Jestem drugą najmniej idę z tobą. Na tym serwerze, gdzie co jest, więc idę po ciebie. Wiem, gdzie mieszka... na mnie. Wiem, gdzie Vivi mieszka na przykład. O, to idę do kaszy. Ja będę tutaj dosłownie obok. To dosłownie obok. Sąsiady. Okej. Dosłownie obok. Już właśnie tutaj parę osób jeszcze przyszło, przywitajcie się ci, co się nie przywitali. Hejka. O, jest Kasze! Kasze, witamy serdecznie. Siema, witamy, cześć, witamy, Kasze. Witamy. Jakby co, to nie zmieniaj skinu z domu. Jestem w zbroi, nie widać. Dobra, chodź, Kasze, chodź szybko. Zostawimy cię, żebyś się przebierzesz tam w domu Matiego. Chodź. Ale przecież może być budowlańcem, halo. No, bo ja jeszcze z budowy nie wróciłem do końca. No. I ogółem nie wiem, czy wiecie, ale Kaszę wbija pomału 50k subów. A ty nagrywasz Kaszę? No Kaszę nagrywa, no przecież. No tak się zdarza czasem. Zdarza mu się, że nagra coś. No. Pamiętam, jak ci kiedyś statystowałem na odcinku. Jakie te. No. Jakie było te. Przeżycia. Dawno temu. Kiedyś to przeżycia. Było. Co ty z panowa robisz? Co? No na bici poletko, nie widzisz? To nie Podlasie. Poletko ci robi. O. Aha, i tu jest jakiś sztab sędziowski, tak? Tak, tak. To jest Juli, znaczy Juri. Kto w końcu jest w tym sędziowaniu? No, możesz być ty, panowa i... Super, dziękuję. Ja. A ty nie będziesz, Mati? Ja będę jako ten... Nadzorca. Ja jestem jako prowadzący. Kamera! Prowadzący, patrzcie. Kamera, tutaj jest ten, Boże, jak oni się... Pan Kiepski, Czarna Mamba i... bym powiedział Wodecki, ale Wodecki nie żyje, także... No Mati, ty byś mógł idealnie się przepędzić w swój kochany różowy stój, no, byłby idealnie. Nie, zapraszam. Jakie są kryteria oceniania? Oceniamy kreatywność skina, po prostu, kreatywność. Okej. Okay. O Matko. Okay, ja na przykład jestem bardzo kreatywny, jestem siłem. Obok kaczki. Witajcie, skromne jury, przedstawcie się nam najpierw. Dzień dobry. Niech pan pierwszy się przedstawi tutaj. Ja jestem Sumem. Następnie przechodzimy do pani z... Jestem Motyka. Z Podlasia, dzień dobry. Przechodzimy teraz do budowlańca. Dzień dobry, jestem Kasze, jestem budowlańcem z zawodu, wykonywany zawód właśnie murarz, stolarz, grabarz. To fajnie, Kasza. Jaki chcesz komentarz? Poproszę komentarz. Six and a half hours later. Czekaj. A few inches later. Kurde. Poproszę komentarz. Murarstwo jest życiem mym, ponad nie ma nic lepiej, żyję tak jak chcę. Ani? Dobra, to co Kasia powiedział, ja wam przypomnę serduszko. Okej, okay, ustawcie się tam ładnie Gryziego. Ej, weź go tam może, zamijcie z Kasia, żeby on siedział na środku, bo on tak dogarnięty. Tak, nie, no nie, niech dziewczyna, kobieta piękna tutaj siedzi, jako na świeczku, tak. Już są. No, widzę, że dobiegają jacyś niedobitkowie. A czy to jest ocenianie w kategorii skalają. Od 1 do 10, czy kategorii w ocenianie jest słabe, dobre? Cześć. Bakłaża. Wybierz jedno. Ja takie... Cześć. O, idzie jeszcze Mateo, widzę. Czy ktoś jeszcze ma dotrzeć? Nie wiem, nie mamy listy uczestników niestety, jesteśmy... Nie. Dobra, jest to casting otwarty, będziemy po prostu mówić, kto przechodzi dalej. No tak. Początkowa jest to pierwsza runda przed nami. Ale jest tylko jedno miejsce. O właśnie, ja idę po tą nagrodę. Czekajcie. Ale no to, Ajka, możemy zrobić takie coś, że będą takie jakby półfinały, że najpierw jest tam ileś osób, potem po jednej wybieramy, potem po jednej, aż będzie jedna. Mam, proszę bardzo, to nagroda główna. Niech spanowa trzyma. Nie, bo spanowa jeszcze ukradnie. Spanowa wyszła.
What the hell? Co mi dobrze, że jej nie dałeś. What the hell? Z panowa znikła. I wanna this. What the hell? Ja mogę ją trzymać w takim razie. Albo poczekaj, potrzebujemy osoby, która będzie tu tak stała z nagrodą. Nie robimy wodzianki. Postaw go, wróciła! To może wróciła z panowa. To do pieca włóż, będzie w piecu cię czekać. Dobra. To zaczynamy. Dobra, zaczynamy, poproszę pierwszą osobę. Kto pierwszy jest chętny? No śmiało. Zapraszamy. Proszę, śmiało, niech się pani swoje krępują, to tylko my. Nic chyba pani wygryziemy. Pani Fioloto włosa chyba jest chętna. Też tak nie. Ej. To ostatnie. Dobrze, my to oceniamy będziemy... od 1 do 10, tak? Tak. Dobra. Okej. W takim razie będziemy losować, numerek 4 poprosimy tutaj. No naprawdę. O, bakłażan, chodź. Wjeżdżam. Co to za łódka? Co to za łódka w budynku? Proszę skąd do nas wyjść? Pan przypłynął? Co to za sprawa? Ja nie widziałem. Chcieli go podpalić. Tam. Dobra, to co? O Boże, tygrysek. A gdzie Kubuś puchatek? Chyba jestem trochę ślepy i muszę do niego podejść. Albo ty podejdź. Niech kolega podejdzie bliżej, tutaj do nas. Bliżej nie widzę! No, po kolei do każdego, tam musisz... Dalej nie widzę! Dzień dobry! Dobry wieczór! Proszę się odsunąć! Proszę stać przed... O tu. No tak, proszę się przedstawić, co nam pan zaprezentuje. Jestem Tygrys Skoczek Małpa. Zaprezentuję proszę, wam proszę, jeszcze raz, bo coś pana zagłuszyło. Jeszcze raz poprosimy. Jestem Tygrys Małpa. Mhm. I przedstawię, jak stąd uciec. Dobrze, proszę zaprezentować swoje nadludzkie umiejętności w takim razie. Okej. Ej, widziałem Klipera za oknem. Kolejny! No, to panu już podziękujemy. Poprosimy następną osobę. Trzy razy na tak. Ale jakieś oceny? No to nie trzeba. Powiedział tak. Solidne 4,5. Nie, ale rzeczywiście strój był bardzo, że tak powiem... Jak stuka? Nie wiem. Faktycznie kreacja bardzo, bardzo pasowała do odgrywanej roli przez kolegę. Połączenie małpy z tygrysem jest to takie dosyć nietuzinkowe połączenie. Myślę, że można by w czymś takim pójść spokojnie na pokaz mody. No. Ale właśnie nie wiemy, czy my powinniśmy... w tym nurcie właśnie dzisiaj tutaj oceniać naszych uczestników i ode mnie dostaje 6. O, to dobra, 6, 4,5 i z panowa? Ja daję 6 i 4,5. 10,5? 10,5 dajesz? Ale wiesz, że maksymalnie to 10? Nie, czekaj. 6 i 1/4. To czyli 12 i... 16 i... 1/5. No, 16 i 1/4. No to ma 16. No to ja daję 4 jednak, no. No, 16,5 punkta mam. No, uznajmy. No to poprosimy następną osobę. Napisz to ktoś. No, zapraszamy, no. To ja będę zapisywał. No. O. Śmiało, zapraszamy. Następny. Halo. Proszę wchodzić, halo. Zapraszam. Dobra, pani Fioleta wyjmota. Pani fioletowych włosów. Numerek 7. No, dajesz. No. Dobra. Nie chowaj się w ziemi. Dobra, ale zamknijcie tam drzwi, proszę, okej? Okay? Jakie drzwi? Zamknijcie te drzwi. Drzwi. Okay. Zamknięte. Okej, okay, nie otwierajcie tych drzwi. Widać. Ona wywali te drzwi w powietrze, albo ona wejdzie dziurą w dachu. O nie. Nie dajesz. Dajesz, Vivi. Dalej, Vivi. I raz. I dwa, i raz, dwa, trzy. Somebody wants. No po prostu. No to ja daję 10. 10 to 10. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd państwo pochodzą? Co nam państwo zaprezentują? Ja pochodzę z Kaczki i ja w sumie chciałam powiedzieć tylko, że się przebrałam za mojego ulubionego youtubera i wtedy się nie podlizuję i to nie ma wpływu na ocenę, rozumiem? Nie? Znaczy, takie podlizowanie to ja jednak daję 5.
Znaczy, my fan klub tworzymy. Dobra, dam 7. Dam 7, bo mi nie daje ceny. Zasadniczo to... No, my nie mamy tutaj żadnych powiązań z panem prowadzącym. On nam nie płaci za takie podlizywanie. No właśnie, jak nie płacić im, kurczę. Panie Mati, tą skrzynkę diamentów to tam później dostarczy pan. No i trzeba przyznać, że no wasza kreacja... No, na przykład Vivi, twoja nieskazitelna, tak? Piękna buzia do takiego stroju... No wiesz. Jeszcze se ogony podeczepiali, nie? Ej, ale to miała pasa i... Tak? No, to oceniajmy. No to... Zacznijcie. Ja tak... Ej, to poczekaj, bo my ich oceniamy, to są dwie osoby, to czyli musimy rozłożyć punkty tak na dwie osoby, czy oni grają tak, jako tak, jedna osoba? Tak, tak, po dwa dajmy im. No to tak... To, czyli dajemy jednej osobie jedną ilość, a drugiej drugą, tak? Tak. Dobra, no to tak... Vivi dostanie 7, a ten... O! Dziękuję. Bo Vivi ma ładniejsze włosy, no, do tego stroju. Kurczę. No to ja daję Vivi 8, bo ma tak? Fajne włosy takie. To Vivi ma 15. A Bruce'owi daję 10 za siekierę. Ale siekiera to nie dość stroju. Ja też mam. 16. Dobra, 16. Ile ma już? 15, 16, no kaszę. No dobrze, zatem Vivi 9, kolega Bruce 4. Dziękujemy. No to... 20. A uzasadnienie? Poczekajcie. Nie trzeba. 4 plus 9. Okej. 4. On ma 20, Vivi ma 9 plus 6. 21. Nie, 9 plus... No właśnie. To poproszę następną osobkę. To jeszcze nie był. Halo. Nie wstydzisz się. A nie, widmo nie ma. Halo. Dobry. Chodźcie, przyjaciele. No kto następny? Proszę. Proszę wejść, proszę bardzo. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę się rozebrać, tak jest. No dobrze, proszę się przedstawić, skąd pani do nas przyjechała. Z dalekiej krainy, wyspy numer 3. To my mamy numery wysp, od kiedy? To my mamy... Co to za... Co to za tygrys? Co to za tygrys? Przyczajony tygrys! Widzę... A, ten co uciekł. Nie mogę strzelać przez dobra, 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 Oliw. No dobrze. Co możesz powiedzieć o swojej kreacji, o? Że nie lubię sukienek, ale zrobiłam ten skin specjalnie na tą okazję. A to jest jakiś tam, nie wiem, z tej wyspy numer 3, to jest jakiś tam rodowy strój, taki kulturowy? Nie. Taki... Zdecydowanie zaplusowałaś teraz... Zaplusowałaś teraz podejściem do naszego dzisiejszego konkursu, że specjalnie dla nas tutaj w takim... nowym stylu się pokazałeś, to bardzo, bardzo tutaj cenimy wraz z Julii, prawda? Mm. Oczywiście. Tak. I w miarę jasnym, ja zawsze na czarno. Rozumiemy, ta zmiana jest dla nas bardzo, bardzo pozytywna. Ja bym dał 8 mocną. A ja... 8? No. Ja dam 7. No to mamy... A ja dam 7,5. 15. Idę wypędzić tego tygrysa, bo na dach się wziął. Won! No jeszcze Vivi! 15 plus 7,5 to jest 22,5 punktu. O, to wygrywa. Jej! Jak na razie wygrywasz, Oliwkin, także możesz tam iść do reszty i teraz poprosimy jeszcze następną osóbkę, która tu jeszcze jest. O! Ja, może ty? Oj. Cześć! Okay. Dzień dobry! Dzień dobry! Co się pani stało z włosami? I co się pani stało z buzią? Kto ogólnie... panią napadł? Co się stało w ogóle? W sumie, proszę powiadać. Powiem tak, to była koncepcja mojego krawca osobistego imienia Arion Macho. A, czyli to ta jego koncepcja to było wbijanie szpilek w nos? Nie. Okej, okay, rozumiem. Tak jakaś wyszło, no. Widzimy tutaj dziury w spodniach na kolanie, czyli można powiedzieć, że to bardziej taka dziura z nogawkami, czy to jest spodnie z dziurami, w jaki sposób mogłaby to pani zinterpretować? No, jeansy. Jeansy, okej, okay, rozumiemy. Bluza, włosy w takim dwukolorowym wymiarze, fajnie, fajnie. Błysk wokół, no, co powiecie? No, ja dam taką 8. To mamy 8, no. Ja dam 7. No to mamy 15. Już 15.
Ja myślę, że też 7 za taką nietuzinkową kreację 20... bardzo zróżnicowana. 2? 2. Jest druga, bo jest 22,5. To ładnie. No. A jakby było ex aequo, to nikt nie dostaje, czy oboje? Coś bym wtedy wymyślił. Dobra, bo możesz Witpa... O, Witpa, jaki chcesz komentarz, jak już tak stoisz? Najlepszy krawiec. Najlepszy krawiec, albo przypniemy serduszko. Dobra, możesz iść i... Czy ktoś jeszcze został? Halo, halo, halo. Mhm, halo. Halo. Niby tu ktoś, są ludzie. Halo. Halo. Dobra, no, dobra, idziemy, dobra, idziemy, jury, proszę idziemy, osiąść. Idziemy. Dobrze, wracamy do gry pełni spragnionych wrażeń. Tak. Chodźcie tutaj, kolejny uczestnik przed nami, witam serdecznie. No, pana pszczołę. Aż pies zaszczekał. No co może pani powiedzieć o swoim stroju? To był na szybko robiony, bo pewnie tylko 10 minut temu potem się zaczęło, że jest konkurs. Aha. Aha. Ale patrzcie, ale ktoś w ogóle użył zbroi kolorowanych. Innowacyjne. Za samą tak. Innowacyjne nie to jest jeden. Bardzo, bardzo ciekawe podejście do tematu, to zdecydowanie. A ten ale... zafajany w oknie. Aha, ktoś nas tam podgląda. Czy masz coś do dodania? Jakieś tutaj elementy dodatkowe, łagodzące? Być nic z tego poddać. O. To ja daję 8. Daję 9. O kurde. To ja, żeby nie 17. było... Poczekajcie, ile? 17 jest? Tak. Oj, decydujący głos. A niech stracę... 6. 23. O, nie! O! O! Nie, 28 level. Co, czekaj, nie, 28 level. Ja cię lubię. Nie mogę, co ja przepraszam. Nie posypał go tak. Idę się zniszczyć. Przerwa na reklamy. Panowa, dobra, dobra, kaszę, chodźcie, Julie. Dobrze, już wracamy. Chodźcie, bo została ostatnia uczestniczka. Ej, poczekajcie, to czyli ile ta osoba ma punktów? O nie, 23, uciekła. Mówiłem. No to i tak wygrała, a tam nie zabija. Nie, no. Ja specjalnie to obliczyłem tak, żeby wygrała, ale nie. Ale jeszcze jest jedna uczestniczka jeszcze jest. W tym momencie daję instant 10. O, panowa. Przygotuj się na spłonięcie. No chodź, Julie, chodźcie na miejsce. Chodź tutaj. Chodź spadła, chodź. Tutaj. No i jak siebie to nie ominie. Jeżeli nie, to w twoim domu, jeżeli jutro przyjdziesz, to będzie dosłownie bomba. No chodźcie, bo już uczestniczka dobrze, jest, halo. Dobrze, idę, biegnę. Biegnąć, pędzić, latać. No, panowa wróciła. Idę, dzień także, dobry. Także zapraszamy ostatnią uczestniczkę. Dzięki. Witamy serdecznie, witamy. 10 wow. punktów. 3 razy na tak, przechodzisz dalej. Wygrałaś, dziękujemy. Ale może niech coś powie. Więc tak, robiłam tego skina po raz 10, bo na początku mi się nie chciał załadować, a potem już nieważne co. I no właśnie przed chwilą go skończyłam, jakieś 2 minuty temu. No. I jesteś różowym Batmanem, tak? Superbohaterem, tak. A. Bo to jest różowa pantera, może to w ten sposób by no to 10 interpretować. Punktów. No dobrze, to zaśpiewaj nam czołówkę z tej bajki i będziemy chwita. O nie. To była jakaś czołówka? A to ten, nie to pamiętasz jest, piosenki do zaśpiewania, czy do z różowej pantery? Dobra. Właśnie. Nie, bo nie oglądałam. Ja też już nie pamiętam, dlatego to chciałem, żebyś mi przypomniała, ale czekaj. Może oglądałam. Dla reszty uczestników przypominam, że na dworze jest gdzieś creeper. Turu, co? Turu, 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 turu. Dobra. Tutaj jest! No, pięknie. Dziękujemy. Czy to jest oceny? Także 10 punktów. Oceny. Dobra. 10 panowa. 9,9999. No to ma 19 punktów, więc Kasia musiałby dać 5 punktów. Żeby? Wygrała. No, jak mnie przekonasz?
Masz niepowtarzalną szansę wygrać. Subskrybuję cię, właśnie skończyłam u ciebie oglądać odcinek. Super, 10 punktów, dziękuję bardzo. Dobra, dziękujemy, do widzenia. Dobra, sobie ponownie. Przepięknie, czekajcie. Także, ja akurat tak nie żartuję. Także zapraszam wszystkich tutaj do mnie teraz. Wszystkich tutaj. Czekaj. W końcu, bo ziomb na tym dworze. Chodźcie wszyscy. Także, oficjalnie pierwsze top model, jak to zwał, tak zwał, wygrywa Emi Czeków, więc chodź tutaj na chwilę. Drugie miejsce, drugie miejsce ty? Proszę bardzo, tu jest... Chyba? Nie ty drugie miejsce. Ty drugie miejsce. Uli pszczół wraz z pszczółkami chyba. A dla każdego uczestnika mam nagrodę niespodziankę. Będziecie mogli ode mnie... Ja też, będziemy palić z panową. Będziecie mogli zamówić ode mnie za darmo jedną pszczółkę albo dwie. Dwie. Jurorzy też. O, no właśnie. Nie mówiłem, że miałam się przebrać ja za unicorna. Ja tam diamenty na Radziwole, ale... I Emil, czeku, jaki chcesz taki komentarz na sam koniec? W tych 10 skrzynkach porozmawiamy już po odcinku. Napiszcie, czy subskrybujecie Tytmatiego. Komentarz, czy subskrybujecie mnie? A ja wam przypnę serduszko. Ale także, oni mają odpowiedzieć. Także co, niech biją te 900 łapek w górę, a zrobimy chowanego. Jej! Zrobimy chowanego na ekstra. Też. Ja chcę. Także co, ja się z wami żegnam, ze mną było tyle osób, dużo było. Żegnajcie się. Do widzenia. Baju. Także ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia na następnych odcinkach. Nara! Dobra, dziękuję.